W październiku 1788 roku zebrał się w Warszawie Sejm, który przeszedł do historii pod nazwą czteroletniego ze względu na tak długi okres trwania lub wielkiego ze względu na reformy, które na nim przeprowadzono. Przeprowadzenie tych reform nie byłoby możliwe bez kilku czynników, tak jak niemożliwe by było zwołanie takiego Sejmu, który dokonał dzieła reformatorskiego. Po pierwsze, jednym z tych czynników był wstrząs społeczny, który wynikający z pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku. Społeczeństwo zrozumiało, że bez reform, bez głębokich reform nie będzie możliwe dalsze utrzymywanie suwerenności państwa. Po drugie, zmieniała się mentalność przynajmniej części szlachty i społeczeństwa, co było wynikiem reform oświatowych prowadzonych przez Komisję Edukacji Narodowej. No i wreszcie konieczna była zmiana sytuacji międzynarodowej. W tym okresie doszło bowiem właśnie do wybuchu wojny rosyjsko-tureckiej, do której przyłączyła się Austria. Prusy, zaniepokojone całą sytuacją, zaniepokojone możliwością naruszenia równowagi sił w Europie, zaczęły protestować, w wyniku czego Katarzyna II wycofała wojska rosyjskie z Polski. W ten sposób po raz pierwszy niemal od ćwierćwiecza w Warszawie nie stacjonowali rosyjscy żołnierze, a poseł Katarzyny II stracił swoją dotychczasową moc sprawczą. Mało tego, Katarzyna II zgodziła się na zwołanie Sejmu polskiego, który miał dokonać aukcji wojska. Liczono, że wojsko to może być potrzebne w wojnie tureckiej. Tak więc w atmosferze pewnej euforii, że oto będzie można wreszcie obradować bez nacisku rosyjskich wojsk i rosyjskiego ambasadora, rozpoczął obrady Sejm. Ale oczywiście przeciwnicy polityczni dążyli do zachowania status quo, to też konieczne stały się środki zaradcze. Zawiązano dwie konfederacje, konfederację koronną, której przewodził Stanisław Małachowski, i litewską pod wodzą Kazimierza Nestora Sapiehy. Konfederacje te wykluczały bowiem liberum veto i w ten sposób zabezpieczały Sejm przed zerwaniem. Marszałkiem Sejmu został marszałek Konfederacji Koronnej Stanisław Małachowski. Od razu na początku Sejmu ukształtowały się trzy obozy. Obóz patriotyczny, dążący do głębokich reform, w szczególności usprawnienia procesu sejmowania, przekształcenia Rzeczpospolitej w Republikę Parlamentarną. Obóz królewski, dążący przede wszystkim do wzmocnienia pozycji monarchy i reformy armii. I obóz hetmański, obóz przeciwników reform, dążących do nawet obalenia dotychczasowych zmian. Jego członkowie, przywódcy godzili się jedynie na podniesienie liczebności wojska. Już w roku 1788 Sejm przyjął pierwszą znaczącą uchwałę, a mianowicie uchwałę o 100-tysięcznej armii. No niestety tutaj posłowie troszeczkę zbyt długo debatowali nad finansowaniem tegoż wojska, w efekcie czego środki, które w następnym roku obmyślili, wystarczyły jedynie na 65-tysięczną armię. Kolejnym doniosłą zmianą, jaką wprowadził w systemie politycznym Sejm, było zlikwidowanie Rady Nieustającej narzuconej przez Rosję w początkach roku 1789. Społeczeństwo przyjęło to jako symboliczne zrzucenie dominacji rosyjskiej nad Rzeczpospolitą. Kolejne reformy były już o wiele trudniejsze, stąd debatowano nad nimi dłużej. Pojawiła się w międzyczasie jeszcze kwestia społeczna. Rosnące aspiracje mieszczaństwa doprowadziły do słynnej czarnej procesji w Warszawie w roku 1789, kiedy to ubrani na czarno mieszczanie przedłożyli marszałkom Konfederacji petycję z żądaniem przyznania im praw politycznych i rzeczywiście taką petycją Sejm się zajął. W roku 1790 doszło do wyboru drugiego kompletu posłów i trzeba powiedzieć, że o ile w
tym pierwszym komplecie z roku 1788, można powiedzieć, przeważali niemal przeciwnicy reform, o tyle w tym drugim, dołączonym do pierwszego, znaleźli się już młodsi działacze, zwolennicy głębszych zmian. Stąd udało się przeforsować kolejne ważne reformy. W roku 1791 w kwietniu Sejm przyjął ustawę o miastach. Przyznawała ona mieszczaństwu nietykalność osobistą bez wyroku sądowego, którą do tej pory cieszyła się tylko szlachta. Przyznawała im prawo do nabywania ziemi, do pełnienia urzędów, stopni oficerskich, no wreszcie 24 plenipotentów swoich przedstawicieli w Sejmie, którzy mieli doradzać w sprawach miast. W tym samym czasie uchwalono też prawo o sejmikach, które wykluczało szlachtę nieposiadającą z udziału w sejmikach, a więc odbierało magnaterii taką klientelę gotową głosować pod dyktando chociażby przeciwników reform. Likwidowało instrukcje krępujące posłów, likwidowało liberum veto na sejmikach. Te dwie ustawy były swego rodzaju probierzem, takim testem przed uchwaleniem samej konstytucji, nad którą pracowano już w wąskim gronie króla, sekretarza królewskiego Scipiona, księdza Scipiona Piattolego, księdza Hugona Kołłątaja oraz Ignacego Potockiego. Ten projekt był gotowy już, w zasadzie konstytucja była gotowa już w kwietniu 1791 roku. Jednak stronnictwo patriotyczne obawiało się opozycji, obawiało się posłów stronnictwa hetmańskiego. Postanowiono więc dokonać pewnego rodzaju wybiegu. Gdy 24 kwietnia 1791 roku posłowie rozjechali się na święta wielkanocne, zapowiedziano, że Sejm wznowi obrady 5 maja. Jednakże w gronie zaufanych ludzi postanowiono przyspieszyć ten termin o 2 dni, wyznaczając początek Sejmu na 3 maja. Informowano posłów stronnictwa patriotycznego, by przybyli tego dnia do Warszawy, wzięli udział w obradach. Postanowiono właśnie wówczas przedłożyć do zatwierdzenia, do uchwalenia przygotowaną konstytucję. Tajemnicy nie udało się jednak utrzymać. Trzeba powiedzieć, że tutaj troszeczkę zbyt dużo mówił o tym siostrzeniec marszałka Małochowskiego, Tadeusz Czacki. Sam król też zdradził te plany kilku opozycyjnym ministrom, sądząc, że tym samym pozyska ich dla konstytucji. To też 3 maja w Warszawie zjawiło się w sumie ponad 180 posłów, ale 70 kilku byli to przeciwnicy zmian, byli to posłowie obozu hetmańskiego. Do Warszawy przybył zresztą sam hetman, wielki Franciszek Ksawery Branicki, ze zbrojnymi klientami, więc postanowiono podjąć środki zaradcze, zabezpieczyć sam Zamek Warszawski, gdzie obradował Sejm. Zorganizowano demonstrację mieszczaństwa przed zamkiem. Szacuje się, że blisko 20 tysięcy ludzi, mieszczan, młodzieży demonstrowało przed zamkiem tego dnia. Ściągnięto też Gwardię Królewską pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego, a na salę senatorską, w której miały się odbyć obrady, wpuszczano na galerię tylko zwolenników reform, zwolenników konstytucji. Około godziny 11 na salę obrad przybył sam król. Wówczas marszałek Sejmu Stanisław Małachowski wygłosił mowę przedstawiającą położenie Rzeczpospolitej w bardzo czarnych barwach. Po zakończeniu tej mowy Ignacy Potocki wezwał króla, by wobec takiej sytuacji, takiego zagrożenia Rzeczpospolitej podał środki zaradcze. Wówczas król kazał odczytać po prostu tekst konstytucji, dość krótki, składający się z 11 artykułów, po czym wezwał król posłów do debaty. Debata przebiegała w dość burzliwej atmosferze. Okazało się, że posłowie obozu hetmańskiego zaczęli zarzucać złamanie procedury, zaczęli krzyczeć, że nie mieli czasu na dokładne zapoznanie się z tekstem konstytucji. A jeden z posłów kaliskich, Jan Suchorzewski, na wieść o tym, że ma być wprowadzona dziedziczność tronu,
przyprowadził na środek sali swojego 6-letniego synka i zagroził, że zabije dziecko, bo woli, by nie dożyło takiej niewoli. Podobno widziano nóż w jego ręku, ostatecznie posła Suchorzewskiego obezwładniono i wyprowadzono na jakiś czas z sali, a dzieckiem zajęto się i uspokojono go. Sesja trwała, ta męcząca sesja trwała wręcz 7 godzin. Przywódcy Stronnictwa Patriotycznego dążyli bowiem do tego, by nie głosować konstytucji, a przyjąć ją przez aklamację. I po 7 godzinach głośnej dyskusji jeden z posłów obozu patriotycznego wezwał króla, by przyspieszył obrady. Wówczas król podniósł rękę. Do dziś nie wiadomo, czy chciał po raz czwarty zabrać głos, czy też był to znak do uchwalania konstytucji. Na ten widok cała sala zaczęła krzyczeć: wiwat król, wiwat konstytucja, zgoda. Przywódcy obozu patriotycznego osiągnęli w ten sposób sukces. Konstytucja została przyjęta przez aklamację, co oczywiście było praktykowane w polskim parlamentaryzmie. Jeszcze próbował poseł Suchorzewski protestować, rzucił się do stóp króla z gestem przypominającym gest Rejtana, jednakże król podniósł dłoń i wykonał przysięgę na konstytucję. Po czym wszyscy posłowie w otoczeniu widzów, w otoczeniu tłumu mieszkańców Warszawy udali się do pobliskiego kościoła świętego Jana, gdzie odprawiono uroczyste nabożeństwo. Trzeba też pamiętać, że zdawano sobie sprawę, iż opozycja może podważać legalność konstytucji, stąd 5 maja odbyło się drugie posiedzenie Sejmu, na którym jeszcze raz przyjęto konstytucję też przez aklamację, ale złożono podpisy pod jej tekstem. W ten sposób została niejako zatwierdzona, dodatkowo jeszcze wpisano jej tekst do ksiąg grodzkich warszawskich, co było taką procedurą zamykającą proces stanowienia. Sama konstytucja została przez społeczeństwo przyjęta raczej dobrze. Świadczy o tym, że zaprzysięgło ją wojsko, w szkołach składano przysięgę na konstytucję, a sejmiki, które odbyły się w województwach w początkach roku 1792, także w zdecydowanej większości opowiedziały się za konstytucją. Konstytucja przekształcała bowiem Polskę w monarchię parlamentarno-gabinetową z trójpodziałem władzy zaczerpniętym z modelu francuskiego, ale także z silną pozycją króla, który był głową państwa, a jednocześnie szefem rządu, co można porównać z rozwiązaniami amerykańskimi. Z drugiej strony ministrowie składający się na straż praw byli odpowiedzialni przed parlamentem, co z kolei nawiązywać mogło do modelu brytyjskiego. Także mieliśmy trójpodział władzy, król i straż praw, władze wykonawcze, Sejm składający się z Izby Poselskiej i Senatu, władze ustawodawcze, niezależne sądownictwo. Konstytucja znosiła liberum veto, zakazywano w niej konfederacji. Do konstytucji też wpisano to postępowe prawo o miastach w całości. Zapowiedziano też rozciągnięcie opieki nad chłopami, no a wojsko uznano za siłę zbrojną narodową. Trzeba też pamiętać, że konstytucja to bardzo krótki tekst, zaledwie 11 dość krótkich artykułów. No i można zadawać sobie pytanie, z jakiego powodu. Otóż był to zabieg celowy. Nie chciano po prostu wzbudzać zbyt wielkiego oporu opozycji, stąd zakładano, że konstytucja zostanie uszczegółowiona kolejnymi ustawami sejmowymi. I tak też się stało, bo w powszechnej świadomości uznaje się, że konstytucja wieńczyła pracę, kończyła niejako pracę Sejmu czteroletniego. Otóż po uchwaleniu konstytucji nastąpił chyba najbardziej pracowity okres w dziejach tego Sejmu, który trwał jeszcze rok. Wtedy to sprecyzowano funkcjonowanie rządu, straży praw, wtedy też uregulowano stosunki z Litwą, uchwalając konstytucję zaręczenie wzajemne obojga narodów, zajęto się uszczegółowianiem sądów itd., itd. Tak więc posłowie mieli jeszcze dużo pracy.
No niestety, jak wiadomo, konstytucja została obalona na skutek interwencji rosyjskiej w roku 1792. Przywódcy obozu hetmańskiego udali się do Rosji, do Petersburga. Tam poprosili Katarzynę II o zbrojną interwencję. Ta oczywiście ofertę skwapliwie przyjęła i w maju 1792 roku, czyli niewiele ponad rok po uchwaleniu konstytucji, do Polski wkroczyła 100-tysięczna armia rosyjska, a poseł rosyjski w Warszawie, Bułhakow, wręczył królowi notę, w której informował, że wojska rosyjskie wkraczają w celu ochrony swobód i wolności w Polsce i na prośbę prawdziwych patriotów. Tak to paradoksalnie Rosjanie tłumaczyli swoją inwazję. Niestety wojna została przegrana, w efekcie czego nastąpił rozbiór Polski. Trzeba jednak pamiętać, że o konstytucji pamiętano. Była wyrazem, była po prostu dowodem na to, że naród samodzielnie potrafił podnieść się z upadku, potrafił dokonać takiego dzieła reform. Stąd konstytucja była inspiracją w czasach zaborów. Raz tylko w czasach zaborów, podczas powstania listopadowego, zorganizowano uroczyste obchody rocznicy konstytucji. Wtedy też powstała pieśń Witaj Majowa Jutrzenko. W kolejnych latach raczej studenci nielegalnie organizowali takie obchody i jakieś spotkania ku uczczeniu konstytucji. Sytuacja zmieniła się dopiero w czasie I wojny światowej, kiedy wyparto Rosjan z królestwa. 3 maja 1916 roku na ziemiach polskich odbyły się uroczystości upamiętniające konstytucję. No a w Lublinie właśnie tego dnia, 3 maja 1916 roku, na Placu Litewskim odsłonięto pomnik upamiętniający konstytucję. A dopiero w III Rzeczypospolitej zrealizowano uchwałę Sejmu jeszcze z roku 1791, kiedy to posłowie po uchwaleniu konstytucji doszli do wniosku, że należy wznieść świątynię Opatrzności Bożej.